relacje inwestorskie są trochę jak Yeti. Dlaczego? O tym powie w mojej dzisiejszej rozmowie Kamil Gemra, który na relacjach inwestorskich dosłownie zjadł zęby. Jeżeli chcesz wiedzieć, do czego relacje inwestorskie może wykorzystać inwestor, gdzie mogą się przydać i co mogą sprawić na kursie poszczególnych akcji, to dokładnie takie pytania zadałem Kamilowi Gemrze, z którym rozmawiam o tym, czym są dobre relacje inwestorskie i jak faktycznie należy na nie patrzeć. A Ty, jeżeli chcesz wiedzieć o naszych kolejnych rozmowach, to koniecznie zasubskrybuj kanał DNA Rynków, kliknij ikonkę dzwona i łapkę w górę, bo będziemy dzięki temu wiedzieli, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli to wszystko już zrobione, to zapraszam na odcinek i rozmowę z doktorem Kamilem Gemrą. Relacje inwestorskie to naturalna część każdego biznesu giełdowego. I o tych relacjach inwestorskich dzisiaj porozmawiam z doktorem Kamilem Gemrą z SGH. Cześć Kamil. Dzień dobry, cześć. Kamil na relacjach inwestorskich absolutnie zjadł zęby. Wielokrotnie współpracował z firmami na giełdzie. No i myślę, że warto z tego doświadczenia skorzystać i zadać sobie proste pytania. Czym jest IR, po co, na co, komu to służy i jak może to wykorzystać jeszcze inwestor? To Kamil, na początku powiedzmy w ogóle relacje inwestorskie, PR, to samo, inne, jak należy rozumieć i jak porównać do PR? Pierwsza sprawa jest taka, że odwołam się do mojego doświadczenia, powiedzmy, naukowego i powinniśmy znaleźć tutaj definicję relacji inwestorskich. Ciekawostka jest taka, że relacje inwestorskie można trochę porównać do Yeti. No, wszyscy o tym słyszeli, ale nikt nie widział i ciekawe jest to, że nie ma jednej powszechnie obowiązującej relacji inwestorskiej. Tak samo jak, nie wiem, mówimy o IPO na przykład, tak, no to wiemy, co to jest, prawda? Nie ma jednej definicji relacji inwestorskiej. Dlaczego? Bo jest to dziedzina, która łączy w sobie bardzo wiele różnych dziedzin. I teraz, czyli co? No, łączy w sobie tak, na pewno PR, na pewno łączy w sobie finanse przedsiębiorstwa, na pewno łączy w sobie zarządzanie strategiczne, no i łączy oczywiście finanse korporacyjne. No, finanse przedsiębiorstwa korporacyjne to samo, prawda? Czyli mamy, i na pewno jest spora część prawna, bo pamiętajmy, że w zakresie relacji inwestorskich dla spółek notowanych na giełdzie, no nie możemy zrobić wszystkiego. Mamy ograniczenia prawne, a co więcej, te ograniczenia są zmieniane i można powiedzieć, trochę ta śruba jest przykręcana. 2016 rok, wejście dyrektywy MarMat, która bardzo mocno zmieniła taki zakres relacji inwestorskich, który się nazywa obowiązki informacyjne. Czyli obowiązki informacyjne to jest ta część, którą każdy musi robić, prawda? Czy nie, że chce, czy nie, no chce, właśnie, musi. Prawda? Bo zaraz pewnie porozmawiamy. Jak mycie zębów, każdy musi. Dokładnie, prawda? Jeżeli się decydujesz na to, że jesteś spółką giełdową, to musisz wykonywać obowiązki informacyjne. Bo można powiedzieć tak, że to są takie trzy, zaraz powiemy, co to są te relacje inwestorskie, ale są takie trzy modele w ogóle robienia relacji inwestorskich. Okay. Model pierwszy, można powiedzieć bierny, to jest to, co my musimy robić. Jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, musimy prowadzić, spełniamy minimalne. Na przykład pokazujemy, nie wiem, w przypadku spółek notowanych na głównym rynku, raport za pierwszy kwartał półroczny, za trzeci kwartał raport roczny. Tak, to pokazujemy, piszemy w tym raporcie, tyle, nic więcej nie robimy, prawda? Oczywiście później jest kolejny model, to jest jednak, że coś zaczynamy tłumaczyć, prawda? A z punktu widzenia nauki powinniśmy dążyć do modelu transparentnego, który mówi, który powinien dawać uczestnikom rynku możliwość wyceniania, możliwość znalezienia no takiej fair wyceny na podstawie komunikatów, jakie są przekazywane przez spółkę, na podstawie wyników, jakie są przekazywane przez spółkę. Prawda? To jest oczywiście podejście naukowe, które pewnie w praktyce, znaczy no nigdy nie dosięgniemy tego. Tak, taki ideał, do którego dążymy. Dążymy, którego niestety chyba nigdy nie znajdziemy, bo jest jeszcze oczywiście inna historia naukowa, tak czy rynek jest efektywny, prawda? Czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć wycenę przedsiębiorstwa na danym rynku, czy to tylko wynika z wyceny tego przedsiębiorstwa, czy z całości w ogóle rynku. Nie będziemy o tym rozmawiać, ale to jest model, do czego dążymy. Teraz wracając, czym są te relacje inwestorskie? No właśnie, to zależy oczywiście z jakiego punktu na nie spojrzymy. Gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia takiego zintegrowanego, tych wszystkich różnych definicji, które są w nauce, no to jest sposób komunikowania się ze społecznością finansową, prawda? Która ma na celu przekazanie informacji kluczowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez tą społeczność. Prawda? Gdybyśmy tak to trochę sparafrazowali, powiedzieli, że to jest takie zintegrowane podejście. I teraz pytanie, które uważam, że jest bardzo słusznym pytaniem, czy PR a relacje inwestorskie to samo? No, ja uważam, oczywiście to nie jest, nie ma jednej obowiązującej odpowiedzi na to pytanie. Prawda? Tak, bo powiedzieli, że te relacje inwestorskie jest PR, finanse korporacyjne, zarządzanie, tak. Czyli miałbym przypuszczenie, że relacje inwestorskie jest częścią relacji inwestorskich. PR jest częścią
częścią relacji inwestorskich. Tak, PR może być jakimś narzędziem dla relacji inwestorskich, prawda? Mhm. Natomiast uważam, że absolutnie nie można postawić znaku równości pomiędzy PR-em a relacjami inwestorskimi. Spójrzmy teraz na to, czym jest PR, a czym są relacje inwestorskie. No, na przykład weźmy, do kogo się komunikujemy. No, w PR-ze komunikujemy się do wszystkich interesariuszy, to się tak ładnie mówi, prawda? Ładne w ogóle słówko. Do każdego, kto umie czytać, tak? No, do każdego, tak, do władz lokalnych, do pracowników, do podwykonawców, do odbiorców, no bardzo szeroko. Mhm. W relacjach inwestorskich komunikujemy się ze ściśle określoną grupą, jaką są inwestorzy. Na razie powiedzmy ogólnie, tak jako inwestorzy, prawda? Później będziemy pewnie jakoś do tego dalej jeszcze dochodzili. Nie wiem, kto robi to, a kto robi to, prawda? W ogóle, żeby prowadzić relacje inwestorskie, no to trzeba mieć taką wiedzę właśnie z różnych obszarów, prawda? PR jest osobnym obszarem, są, nie wiem, studia, gdzie można studiować PR, prawda? Z tego, co mi wiadomo, to chyba nie ma studiów, które dawałyby młodym ludziom szansę na to, żeby mieć taki zawód, jak, nie wiem, bycie człowiekiem odpowiedzialnym za relacje inwestorskie. Nie ma czegoś takiego, bo to Relacjonerem, prawda? Kiedyś teraz mi się przypomniał taki żart, jak się różnią bankowcy, bo są tak, bankowcy, bankierzy, bankowcy to ci, co siedzą w oddziałach, bankierzy to ci, którzy wyznaczają tam duże miliony, tak, no ale są też jeszcze bankieterzy, którzy robią największe transakcje, bo chodzą, właśnie te relacje mają, tak, i je zdobywają, prawda? Myślałem, że banksterzy będą. No, banksterzy, pewnie część osób też powiedziała o tych banksterach, ale wracając do tych naszych relacji inwestorskich, no to jest trochę coś innego. Prawda? Ale no ja będę utrzymywał tutaj takie przekonanie, że jest to część, PR jest absolutnie częścią relacji inwestorskich, jest jakimś narzędziem, ale to nie jest to samo. Relacje są skierowane domyślnie do inwestorów. No właśnie, teraz kto jest odbiorcą tych relacji inwestorskich? Tak, no przede wszystkim odbiorcą relacji inwestorskich są inwestorzy, których możemy podzielić na inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych. To jest punkt pierwszy. Na pewno są odbiorcą media, które, one można powiedzieć, są takim pośrednikiem, tak? No bo media same w sobie, no to niewiele zmienią, ale to są pośrednicy, którzy no de facto docierają do inwestorów indywidualnych, czy też inwestorów instytucjonalnych, prawda? No i oczywiście taka specyficzna grupa jak analitycy giełdowi, czy to analitycy w biurach maklerskich, czyli sell side, czy analitycy w funduszach buy side, tak? Czyli to jest taka specjalna grupa, która też, powiedzmy, jest pośrednikiem, która tworzy dokumenty, które mają ostatecznie posłużyć inwestorom, prawda? Na końcu, którzy będą decydowali. Teraz inwestorzy indywidualni, inwestorzy instytucjonalni, prawda? To są dwie zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o grupę w ogóle tych inwestorów. To są inni odbiorcy, bo punkt pierwszy, inwestorzy indywidualni, nawet traktowani przez regulacje, to są inwestorzy nieprofesjonalni, prawda? Mhm. Czyli oni mają prawo powiedzieć, że nie wiedzieli tego, tak? I w ogóle, no taki jest trend w ogóle we wszystkich regulacjach, także my mamy ich bronić. Czyli de facto taki inwestor indywidualny zawsze ma taką klauzulę, nie wiem, jestem głupi, no nie wiedziałem, no w takim sensie nie rozumiem. Tak, no a inwestor profesjonalny, no nie może tego powiedzieć, bo powinien mieć odpowiednie doświadczenie, no to ma, nie wiem, certyfikaty, tak, różnego rodzaju, prawda? Może korzystać z prawników, no ma też większą skalę, prawda? No bo trudno się porównywać, prawda, że ktoś ma kilkadziesiąt tysięcy złotych portfel inwestycyjny do kogoś, kto zarządza funduszem i ma 2 miliardy, albo 2 miliardy ma, prawda? I może sobie wynająć prawników i w ogóle można to całkowicie inaczej spojrzeć. Prawda jest też taka, że z praktyki rynku można powiedzieć, że stworzyła się też taka grupa pośrednia, czyli takich, powiedzmy, smart inwestorów, czyli to nie są inwestorzy instytucjonalni, ale to też nie są tacy inwestorzy indywidualni, prawda? To są ludzie, którzy mają, nie wiem, kilka milionów złotych na przykład. I profesjonalnie inwestują po prostu na rynku kapitałowym, no i w szczególności w tych mniejszych spółkach, New Connect, to są bardzo istotni inwestorzy, prawda? Dobra, a jakbyś miał, bo tak mówisz, PR jest narzędziem w relacjach inwestorskich. Mhm. Teraz, czy jest jakiś taki przykład, że coś byś powiedział, to jest zdecydowanie PR, a to jest zdecydowanie relacja inwestorska? Bo na przykład, ja tylko dam komunikaty ESPi. No właśnie, to jest dobry przykład. Tak, komunikaty ESPi. To jest bardzo dobry przykład. To jest system, który ma umożliwić informowanie o informacjach poufnych wszystkim inwestorom. Prawda? Czyli jest komunikat w ESPi i ty, inwestorze, masz za zadanie to śledzić. Tak? No nie możesz powiedzieć, że ja przegapiłem, tak? Bo oni wiedzieli. No masz za zadanie, w jaki sposób, różnego rodzaju aplikacje, strony internetowe, można sobie to śledzić. Publikowane to jest, wszyscy wiedzą, tak? Jest takie założenie, że skoro to tam zostało opublikowane, to wszyscy o tym wiedzą. Okay. Czyli zostało to, jest to informacja oficjalna, jest na rynku kapitałowym. PR? Jak to tak? No właśnie, nie, no to jest z natury rzeczy, to wynika z przestrzegania obowiązków informacyjnych i absolutnie to nie może być PR, tak? Okay. To powinny być informacje, które rzeczywiście są, to się tak ładnie mówi, informacjami cenotwórczymi, które są istotne. Oczywiście, pojawia się pytanie, co jest informacją istotną? No i niestety zależy dla kogo, prawda? I to nie jest też tak powiedziane, prawda, że mamy tutaj określone, że dodaj trochę żółtek, trochę mąki, tak, i wyjdziecie jakiś, i polej mlekiem, i wyjdziecie jakieś ciasto, i to jest na pewno informacja
informacja istotna. Tutaj czegoś takiego nie ma, prawda? To musi sobie sama spółka zdecydować, prawda? Okay. Jest to trudne. Absolutnie trzeba powiedzieć, że jest to trudne. I to nie jest wcale tak, że każdy po prostu za złą wolą, to prawda, sieje tymi komunikatami. Oczywiście jest część spółek, która absolutnie przesadziła, prawda, z tymi komunikatami. Tak, tak produkuje. Tak, produkuje te komunikaty i jest to rzeczywiście dla nich narzędzie nawet nie tyle PR, tylko reklamowe, prawda? Marketingowe powiedzmy, prawda? No to absolutnie to nie może być tak. W ogóle te treści, które są tam zawarte w tych komunikatach, to one powinny być absolutnie treściami informacyjnymi. No nie można tam podkręcać powiedzmy PR-owo tych komunikatów tak, że podpisano na przykład jakiś list intencyjny, odbyło się to w siedzibie, nie wiem, odbyło się to w Dolinie Krzemowej, na przykład winie. W Dolinie Krzemowej, przy dobrym winie, no ale było to w Dolinie Krzemowej, prawda? Okay. To się odbyło, tak? To poczekaj, jakbym dał taki przykład. W komunikacie ESPI. Prezes kupił sobie jacht. To PR. Ale prezes kupił sobie jacht i zaprosił na niego kontrahenta z Arabii Saudyjskiej. No nie. To już jest wtedy... No absolutnie nie. Zależy za jakie pieniądze prezes sobie kupił ten jacht, prawda? I czy spółka zarządza jachtami, czy absolutnie nie ma nic wspólnego z morzem, prawda? Buduje farmy wiatrowe. No jeżeli buduje farmy wiatrowe i prezes kupił sobie jacht za pieniądze spółki, no to jest to na pewno informacja istotna, bo pewnie taki jacht trochę kosztuje, tak? W związku z tym wydał pieniądze i można powiedzieć, że jest to ma to istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, prawda? I jest to informacja, która powinna być puszczona systemem ESPI, natomiast oczywiście nasuwa się pytanie, czy on to zrobił, bo powinien tak robić, tak? Okay, to dla inwestorów informacja, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ich pieniądze są w dobrym miejscu, czy stopa zwrotu tak. z tej inwestycji w jacht lub coś podobnego będzie wyższa. No oczywiście to trzeba było, znaczy jest taka historia, tak? Ja wiem, do czego pijesz, bo jest taka historia na giełdzie z zeszłego roku, także firma, która zajmuje się budową jakichś tam rzeczy związane z energetyką, prawda, no tam prezes kupił sobie ten jacht, tak? Wziął w leasing ten jacht i tłumaczył, że będzie woził kontrahentów po Morzu Śródziemnym. Być może ma to jakiś sens, prawda? Natomiast pewnie jest bardzo ciężko to obliczyć, ile z tego będzie, że on będzie tych kontrahentów stopa włożył, zwrotu tak. jest bardzo niepewna. No a jeszcze powiedz mi, relacje inwestorskie, domyślnie, skoro mamy tak różnych interesariuszy, inwestor indywidualny, tak inwestor instytucjonalny, no tak naprawdę jest pewnie po części też chyba KNF, czy jak nadzorca giełdy. No tak, to też są na pewno interesariusze, którzy kontrolują tą część związaną z obowiązkami informacyjnymi, prawda? Czyli z tym, co my obowiązkowo powinniśmy robić, prawda? Mm-hmm. No a ty byś jak powiedział, że IR-y, czyli relacje inwestorskie są dla kogo przede wszystkim? No dla inwestorów absolutnie, prawda? Dla inwestorów, one powinny im pomagać inwestorom podejmować decyzje inwestycyjne. I którym inwestorom? Tym, którzy dzisiaj są w akcjonariacie, no bo to też nie jest tak, że relacje inwestorskie powinny tylko mówić, że kupuj akcje. Prawda? No powinny, jeżeli jestem dzisiaj akcjonariuszem, patrzę, co się dzieje w tej spółce, wiem przede wszystkim, co się dzieje w tej spółce, prawda? No i ja na tej podstawie mogę podejść decyzję, na przykład, że ja nie chcę już być w tej spółce, tak? No widzę tak. z informacji, jak jestem już zależny, jednak to już nie jest to. Strategia się tak. zmienia. Pomysł. Dokładnie, prawda? Tak, no albo ewentualnie są to komunikaty dla ludzi, którzy no nie są dzisiaj w akcjonariacie i mogą się zainteresować. I to jest ważna rzecz, bo na przykład często obserwowana jest taka sytuacja, że kurs akcji spółki zaczyna rosnąć, prawda? Dlatego, że przyspieszono relacje inwestorskie, czy położono większy nacisk na relacje inwestorskie. Przecież zaczął się komunikować, jest jakieś, nie wiem, czaty dla inwestorów indywidualnych, zaczęły się pojawiać jakieś komunikaty, coś tam w mediach. Aktywności w tym aktywności wzrosły, pojawiły. Prawda? I rzeczywiście ten kurs idzie. Próbowano badać to naukowo, jak to będzie, natomiast jest rzeczywiście trudno nadać wagi poszczególnym działaniom, prawda? Mm-hmm. Natomiast można się zgodzić z tym, że jeżeli ktoś zwiększy tą aktywność, prawda? Znaczy, nie ma żadnej aktywności. Pamiętajmy, że ludzie policzyli główny rynek i Nikonek to jest pewnie z 800 spółek, prawda? Tak, i to nie jest tak, że wszyscy, jakbyśmy zapytali tutaj statystycznego inwestora, że on zna 800 spółek. No nie zna, prawda? My pewnie mielibyśmy problem, żeby wymienić 800 spółek, albo nawet odpowiadać na pytanie, czy jest notowany, czy nie notowany, tak? Ja nie wiem, czy 300 bym wymienił, no ale... No właśnie, prawda? Każdy ma większe doświadczenie. Pewnie byłoby to kłopotliwe. No jest zauważalne to, że trzeba się z tych spółek wyróżnić, prawda? I na pewno rozpoczęcie komunikacji, pokazanie na przykład potencjału, hej, ja tutaj jestem i patrzcie, zmienił się rynek, prawda? Na przykład, bo nie wiem, przyszła pandemia albo się pandemia kończy. No weźmy prosty przykład, tak? I ja będę na tym korzystał, ja to tłumaczę po prostu inwestorom. No ma to absolutnie wpływ na kurs giełdowy, ale też myślę, że trzeba sobie też powiedzieć, że to relacje inwestorskie to nie są czary, prawda? Dobrze prowadzone relacje inwestorskie no, powinny pokazywać to, co rzeczywiście w tej firmie się dzieje, jaki jest potencjał i powinny pokazać, słuchajcie, spośród, nie wiem, 20 spółek, które działają w tej branży, no my,
na przykład możemy to, to i to zrobić i możesz na przykład, nie wiem, zapytać mnie na czacie, poszerzaj ze mną wywiad, ja o tym mówię, prawda? No dobra, to Kamil, to skupmy się na tej części właśnie, skoro jak relacji nie ma, to jest po prostu flauta, jakich są, to jest szansa, bo skąd się wynika, tak. To teraz ten dobry IR. Zaraz dobry IR. No. Natomiast odnośnie tych informacji, znowu się odwołam do nauki o finansach, jest coś takiego zjawisko asymetrii informacji. Polega to na tym, że ci, co są w spółce, prawda, no więcej wiedzą niż ci, którzy są na zewnątrz, prawda? Jasne. No i jeżeli nie ma żadnej komunikacji, to ta asymetria jest bardzo duża. W związku z tym, no nie można podejmować decyzji inwestycyjnych, jak ja naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje w tej firmie, prawda? No tak, tak. Raport finansowy raz na kwartał z najwyżej. No na przykład, to jest główny rynek, a zwróćmy uwagę na przykład na New Connect, prawda? Tam są raporty kwartalne, ale można powiedzieć, że są takie, powiedzmy, ja to czasami nawet na to mówię, no bardzo uproszczone, prawda? Plus pamiętajmy, że na głównym rynku raport półroczny podlega przeglądowi biegłego rewidenta i to jest istotne, tak? Że biegły rewident patrzy, no czy wszystko jest na pewno, czy to się spina, a na New Connectie tak nie ma. I bardzo często jest tak, że na przykład cztery raporty na New Connectie kwartalne, suma chociażby zysku, wcale nie będzie to samą kwotą, jak będzie raport roczny, który podlegał przeglądowi przez biegłego rewidenta, prawda? I jest to taki sytuacja. Są czary, proszę Państwa. Ale to nie wynika z IR-u, tylko wynika z tego, kto, co robi w tej spółce. Teraz dobre relacje inwestorskie. Mm-hmm. No oczywiście to też nie jest proste, żeby to jasno zdefiniować. Ja bym powiedział, jak miałem okazję rozmawiać ze spółkami, jaka w ogóle powinna być idea, prawda, tego. Bo relacje inwestorskie polegają na komunikowaniu się, prawda? Czyli tak, zapowiadamy coś. No zaczynamy się komunikować, pokazujemy, że słuchajcie, patrzcie, rynek się zmienił, tak? My na tym będziemy korzystali. I idealna sytuacja jest taka, że my zapowiadamy coś i realizujemy to i nawet troszkę, my zapowiadamy troszkę mniej, a realizujemy trochę więcej. Dowozimy, a nawet jeszcze troszkę więcej. Dowozimy niż zapowiedzieliśmy, prawda? Plus, to jest jedna sprawa, plus druga sprawa, to jest jednak, ja bym zwrócił uwagę na długoterminowość tego. Żeby to było naprawdę, można było powiedzieć o relacjach inwestorskich, które rzeczywiście mają wpływ na budowę takiej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa. Tak jak mówię, to nie są czary, że przez 3 miesiące coś zrobimy, prawda, i ten kurs gdzieś tam pójdzie. Oczywiście rozpoczęcie większej komunikacji, prawda, tak jak mówię, wpływa na to, że rzeczywiście ten kurs zareaguje pozytywnie, ale żeby to było w długim terminie się ukazywało i żeby to miało rzeczywiście w długim terminie dobre rezultaty, no to właśnie to powinno być rozpatrywane w perspektywie, nie wiem, kilku kwartałów. Ale teraz nie zapominajmy też o jednej rzeczy, prawda? Bo czasami niestety wielu komentatorów ma pretensje jakby do relacji inwestorskich, tak? Tak naprawdę relacje inwestorskie są narzędziem do komunikowania tego, co dzieje się w spółce. Jeżeli w spółce się dzieje źle, tak? No bo po prostu biznes się skończył, prawda? No nie tak, wiem, jest, wybucha trudno, coś, prawda? Jest trudno, konkurencja, no jest to, dużo problemów. No jasne, prawda? No. To oczywiście, to tak jak mówię, no to nie są czary, no nie jest po to, żeby zaczarować, tak, żeby pokazać, że jest inaczej, prawda? Mówimy o modelu idealnym, prawda? Gdzie rzeczywiście jest uczciwa komunikacja, uczciwe pokazywanie, prawda? Ale w drugą stronę, mając, i to było bardzo szeroko badane w literaturze naukowej, mając, nie wiem, trzy spółki, tak? Prawda? Które mniej więcej działają na tym samym rynku. To przyjmuje się, mimo że jest to bardzo ciężko udowodnić liczbowo, że ta, która prowadzi relacje inwestorskie aktywniej, powiedzmy na wyższym poziomie, tak, będzie miała wyższą wycenę, że ma to przełożenie na wycenę, jeżeli ktoś się komunikuje, prawda? I teraz tak, oczywiście to nie oznacza, że ktoś ma wyskakiwać z lodówki, bo to też jest złe, tak, że ktoś po prostu jest wszędzie, zawsze, codziennie, tak, i wszędzie jako prezes danej spółki, prawda? To też nie jest dobre, ale mówienie na przykład, jak często się spotykałem, ja się nie komunikuję, bo wszystkie dane są w raporcie finansowym, ja sobie czekam. No tylko, że jest 800 spółek, tak? I można czekać, prawda? I się nie doczekać, tak? To też nie o to chodzi. To wiesz, to trochę jak w naturze. Wyróżnij się lub zgiń. No w jakimś sensie tak. Bo tylko, jeżeli się nie dostosujesz, jasne, nie wyróżnisz, to de facto zginiesz. Dokładnie tak. Tylko pamiętajmy, tak jak mówię, relacje inwestorskie są narzędziem do komunikowania tego, co się dzieje w biznesie. Jeżeli ktoś ma dobry biznes i ten biznes rośnie, to naprawdę absolutnie nie przeceniajmy tych relacji inwestorskich. One są ważne, tak, bo być może ma wyższą wycenę niż gdyby miał wycenę bez nich, prawda? Mhm. I można to postawić taką hipotezę, prawda? No ale jeżeli biznes, no nie wiem, jest maleje albo zdarzają się jakieś tam wydarzenia jednorazowe, prawda, które diametralnie zmieniają tę sytuację, no to tak jak mówię, to absolutnie nie są czary. Powiedział tak, że jeżeli jesteśmy biznesem, który sprzedaje magnetowidy w dzisiejszym czasie, to nawet najlepsze relacje inwestorskie i nawet Kamil nie da rady dźwignąć tego tematu. Nie ma, absolutnie. Ale z drugiej strony, jak będziemy budowali coś na grafenie czy graficie i dzięki temu budowali, wysyłali rakiety w kosmos razem z Maskiem, to w sumie nawet średnio rozgarnięty relacjoner inwestorski da radę. Jasne, no da radę i nie, no jasne, da radę to tak zaprezentować inwestorów, że oni będą rzeczywiście mieli możliwość podejmowania tychże decyzji inwestycyjnych. A to weźmy jeszcze tą taką trudną stronę, bo kiedy
tak jak powiedziałeś. Mhm. Wszystko idzie dobrze, komunikowanie się, pisanie, jesteśmy super, zobaczcie, kolejny kontrakt, kolejny tam milestone osiągnięty, tak kolejne tam 250 osób zatrudnione. To jest super fajnie. A teraz relacje inwestorskie w sytuacji, kiedy zaczyna się robić źle. To jak wtedy wyglądają te dobre relacje inwestorskie? Wtedy trzeba rzeczywiście powiedzieć, jaka jest sytuacja. Nie ma to zaklinienia rzeczywistości. Trzeba przekazać... Znaczy, pytanie jest oczywiście, co to znaczy źle. No, czyja jest wina? Tak, że to jest nasza wina, bo my coś zrobiliśmy, prawda? To też czasami się trzeba przyznać i posypać głowę popiołem i pokazać, co my chcemy zrobić, prawda? I jak z tego, że tak powiem, wyjść. I być może potrzebne są jakieś konsekwencje w postaci tego, nie wiem, zmian na przykład w zarządzie. Tak? No, nie chcę wymieniać nazwy spółki, no, ale była taka głośna, że tak powiem, na przełomie roku historia na kilkadziesiąt miliardów złotych, że coś poszło bardzo nie tak w tej historii. No i tam tego posypania głowy popiołem tak trochę nie widzę, prawda? Kilkadziesiąt miliardów złotych, dużo, nie wiem, nie słyszałem, tak, naprawdę. No, tam, sprawdzę w internecie. To taki, prawda? I tam tego posypania głowy popiołem raczej chyba nie było. Jeżeli jest taka sytuacja. Natomiast jeżeli są oczywiście obiektywne sytuacje rynkowe. No rynek się wali, tak, no, pandemia nastała na przykład. No to jest rzecz, która się zdarza bardzo rzadko. No że jasne, my nie byliśmy do końca nasza wina. Nie do końca nasza wina, no ale to pokażmy, prawda? Jaki mamy pomysł na to. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że na giełdzie byłaby notowana, nie wiem, spółka, która zarządza, nie wiem, siecią centrów do targów konferencyjnych. Tak? No zamknięto im biznes. Tak, zero. Nic. No i teraz, żeby to było w dobre relacje inwestorskie, to trzeba byłoby pokazać, prawda, co się tak naprawdę stało, no i jaki jest pomysł. Nie? Może zaczniemy inaczej wynajmować te hale. No, zmienimy na szklarnię, będziemy cokolwiek robili, przekształcali. No na przykład, ale też no, nie powinno to być w ten sposób, prawda, że teraz powiemy, że nie wiem, absolutnie robimy całkowicie coś innego, i będziemy produkowali gry o tym, że się jest na targach. Na targach konferencyjnych. Każdy będzie mógł pójść i zagrać. Ale dobra, Kamil, ja rozumiem, co to należałoby zrobić. Moje pytanie bardziej brzmi, czy ta wersja, którą mówisz, komunikować się transparentnie, mówić pomysły, czy to rzeczywiście jest coś, co inwestor ma szansę usłyszeć, bo de facto jest to przecież strasznie trudne, bo ten biznes, czyli ten zarząd, musi do tych relacji powiedzieć, słuchajcie, powiedzcie, że będziemy robili to i to, tak i tak. Wtedy jest fajnie, tylko czy to rzeczywiście ma miejsce na rynku? Ma miejsce na rynku i uważam, że pandemia tutaj na przykład bardzo dużo zmieniła. I na plus, bo wydaje mi się, że była też spora asymetria pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, a inwestorami indywidualnymi. Dla inwestorów instytucjonalnych były organizowane spotkania wynikowe. Tak oni sobie przychodzili, słuchali, mogli zadać pytanie prezesowi. I to już nawet nie chodzi o to, że inwestorzy indywidualni nie byli zapraszani. No, jeżeli ktoś jest inwestorem indywidualnym, to nie jest jego podstawowa działalność, tak, no, to ciężko mu będzie w środę o 11 przyjść na konferencję, no wykonuje inną swoją działalność. W innym pracuje, mieście tak, może być. W innym mieście przede wszystkim może być. I moim zdaniem jesteśmy świadkami pewnej rewolucji, dlatego że pandemia sprawia, że wszystko przeniosło się do internetu i jest bardzo dużo, nie wiem, na przykład konferencji online dla inwestorów. Prawda? I to jest właśnie miejsce, gdzie trzeba brać udział i słuchać tych zarządów, prawda, co one mówią i na tej podstawie próbować wyciągać jakieś wnioski, ale no, plus jest tego taki, że można to po prostu robić, tak? Nawet konferencje dla inwestorów, prawda? Nie wiem, słynna konferencja w Karpaczu chociażby, prawda? Wiem, że teraz się odbywa ono i oczywiście tęsknię za możliwością spotkania tam z innymi ludźmi i w ogóle, no ale nie wiem, czy to na przykład w przyszłym roku nie przekształci się w jakieś konferencje quasi-hybrydowe, bo jednak jechanie do Karpacza na kilka dni, prawda? No to jest A, wydatek, B, no nie każdy ma czas, prawda? I w ogóle, także te wszystkie narzędzia, bo też jakbyśmy rozmawiali o narzędziach relacji inwestorskich, to dzięki temu, że to się przeniosło do internetu, to moim zdaniem to jest bardzo, bardzo na plus. Zobaczcie, czas pandemii czasem zdecydowanie zyskownym dla inwestorów indywidualnych, bo oni będą w stanie w tych konferencjach uczestniczyć. Tak. No i teraz to mówisz, że pandemia to zmieniła, bo gorszy czas sprawił, że te firmy musiały się komunikować. Raz, że musiały się komunikować. Narzędzia do tego i właśnie, narzędzia. Coś, co się wydawało, że to nie przejdzie. No jaka transmisja, prawda? Na przykład było część zarządów, które mówimy, a my się boimy kamery, prawda, nie chcemy. No to nie ma wyjścia, prawda? I nie ma, czy się ktoś boi, czy się nie boi. I to na pewno tak jak w ogóle pandemia przyspieszyła w ogóle cyfryzację w społeczeństwie, bo nagle się okazało, że nie wiem, uczelnie, szkoły, że wszystko da radę robić online, zdalnie, prawda? Zdalnie. Tak samo te relacje inwestorskie, myślę, że na pierwsze miejsce weszły te narzędzia elektroniczne i one nie zejdą z tego pierwszego miejsca. A wiesz, na przykład dla mnie osobiście, kiedy ja patrzę tam na wyniki firmy, sprawdzam, co tam się wydarzyło, czy zainwestować, czy nie zainwestować, no to na przykład dla mnie takim wytycznym, może jakby takim punktem dobre relacje inwestorskie, to było na przykład fakt, że ktoś dawał te raporty finansowe albo dane finansowe w formie takiej edytowalnej w Excelu. A to na pewno, prawda? Bo przecież nie jest to wymagane. Można dać zwyczajny skan, tam PDF, no proszę bardzo, i wymogi prawne, check, zrobione. Ale ileż to się potem trzeba namęczyć, żeby to przeklepać i przepisać. Jasne, że jak ktoś ma tam system Bloomberga, Reutersa, to mu tam przepiszą i sobie ściągnie. Ale znów inwestor ten indywidualny, no nie ma takiej możliwości, nie będzie za to płacił. Więc zostaje z tym, że albo z serwisów płatnych sobie
sobie musi to zgarnąć, albo musi sobie przepisać. No masakra po prostu. Ale już taka mała zmiana, dajmy wersję dowolnej, dla mnie już jest wytyczną. No i to, jest właśnie... to są dobre relacje inwestorskie. No, takie rzeczy można znaleźć sporo. Ja odsyłam wszystkich do takiego dokumentu, który się teraz ukaże chyba w lipcu. Dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie 2021. To się chyba tak będzie ładnie nazywało, bo ostatnio to jest 2016. O, tam jest przerwy. Tak. Znaczy to 5 lat było i teraz są nowe, no bo się świat zmienił, prawda? Mhm. I tam jest bardzo dużo różnych rzeczy o tym, jak powinno być. I warto, jak sobie będziemy patrzyli na daną spółkę, prawda, sprawdzić, bo to w ogóle jest chyba taki raport w ESPI, gdzie się mówi, które się nie stosuje punktów dobrych praktyk. To warto sobie to poczytać, czy to rzeczywiście tak jest, tak? I moim zdaniem, jeżeli ktoś naprawdę przestrzega większość tych dobrych praktyk, to widać, że mu na tym zależy, prawda? Że mu na tym zależy, zależy mu na tych inwestorach. I w ogóle jest to te z 2016 są w ogóle ciekawą lekturą, jak w ogóle powinno właśnie wyglądać komunikowanie i co ta spółka. Tam jest o stronie internetowej, o tym, jak walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno pracować. Nie wiem, jest o tym, w jaki sposób zarząd powinien być dobierany, tak, żeby na przykład patrzeć, czy ten, kto jest w zarządzie tej danej spółki giełdowej, to czy on się głównie na tym skupia, tak, czy ma 15 innych spółkach. W 15 spółkach, prawda? No właśnie, prawda? I takie rzeczy i warto się z tym zapoznać i też z zaciekawieniem czekam na ten nowy raport, ma być to chyba w lipcu, gdzie rzeczywiście będzie można się zapoznać z tymi nowymi wytycznymi. Wydaje mi się, że no też po tych zasadniczych zmianach, jakie były związane z pandemią, prawda? Okej, na koniec spróbujmy podsumować, jakie takie elementy tego IR-u mogą być istotne dla inwestora. No, na przykład powiedzieć tam czaty, konferencje. No narzędzia, prawda? To są elementy, które must be dla ciebie, jako patrząc przez inwestora. Kamil Gemra, inwestor, na co zwraca uwagę w IR-ach? No żebym miał możliwość dodać się do tych informacji, prawda? Czyli nie tylko raporty w systemie ESPI, tylko właśnie możliwość uczestnictwa w jakichś konferencjach, a przede wszystkim no, też, żeby to nie było tak, że jest to pasywnie. No, czy ja mogę zadać jakieś pytania? Te pytania moje są uwzględniane, prawda? Tak, czy mam możliwość... Wysłać zawsze możesz. No, i jaka to jest odpowiedź, tak? Czyli A, wzięcie udziału w tych różnego rodzaju konferencjach, czatach czy tego typu rzeczach. B, na przykład kontakt z działem relacji inwestorskich, gdzie mogę sobie wysłać jakieś zapytania, prawda? Jaka jest responsywność tego działu i w ogóle. No taka można powiedzieć taka otwartość, prawda? Na pokazywanie, jeżeli ja chcę czegoś, prawda? To pokazywanie różnych danych. Oczywiście mam też doświadczenie, że nie byłem podpięty pod wiele takich skrzynek, tak? No i niestety część osób tam w swoje żale wylewa, komunikując się z tym swoim działem. Bo to wina IR-a, że kurs spada. No tak, zdecydowanie tak. I na przykład bardzo często było, puśćcie jakiś komunikat. No puśćcie jakiś komunikat, niech ten kurs się odbije, prawda? Ktoś szybko chciał sprzedać. No i takie były oczekiwania, prawda? Także, słuchajcie, no to giełda to są emocje, prawda? I tu możemy sobie trochę żartować, no ale inwestorzy indywidualni w większości zarządzają swoimi pieniędzmi i to się nie ma co dziwić, prawda? Wszystko się fajnie mówi teoretycznie, ale jak w grę wchodzą emocje, chciwość, strach, no to później różne są reakcje. A jak powiedziałeś o tym jeszcze kontakcie, to na przykład takie IR-y z punktu widzenia inwestora, jak mogą mu pomóc, albo jakie informacje mogą dać? No przecież jak ktoś napisze, przepraszam, jaki jest wynik firmy za ostatni miesiąc, oczywiście one nie mogą podać informacji półtym, no ale chociażby nawet taki ukłon, jak ty powiedziałeś, żeby zamieścić dane w Excelu, tak? Albo żeby komuś podesłać, jeżeli nie ma takich danych, o coś dopytać, prawda? No, weźmy pod uwagę, że jeżeli spółka jest na przykład, nie wiem, grupą kapitałową i dochodzi do konsolidowania, prawda? To można o coś zapytać w sprawozdaniu finansowym, to też nie jest takie wszystko jasne. IR też może pomóc. No tak, że my pytamy, prawda? A ja powinien znaleźć odpowiedź. No nie za 10 minut, prawda? No ale nie wiem, powinien się skontaktować, powiedzieć, że okej, że spróbują wyjaśnić sprawę, nie wiem, z dyrektorem finansowym, no ktoś na pewno wie w organizacji, co tam jest napisane. Ja rozumiem, że może się zawsze zasłonić IR tym, że dla inwestora, że no sorry, informacje poufne, albo tego nie można opublikować, ale jest pewnie jakiś taka strefa szara, gdzie no ktoś może chcieć i pomóc, albo nawet jasne, plus ja bym zwrócił uwagę też, na przykład w wielu spółkach jest coś takiego, i to jest moim zdaniem dobry przykład, a ja oczywiście to nie w każdej branży się da, tak? Jest coś takiego, nie wiem, EBITDA skorygowana. Coś, co pokazuje bardziej, jak patrzeć na ten biznes, prawda? Oczywiście to też nie powinno być, znaczy pytanie jest, jak ona powstaje, tak? Ta EBITDA, no, żeby to też nie było tak, że to są pewne... Nie, że każda firma ma swoją EBITDA. Nie, no, żeby to nie wyszło tak, że każda firma ma swoją EBITDA i inaczej ją liczy, tak? Ale czasami są też takie potrzebne wskaźniki, powiedzmy, ja bym to nazwał z rachunkowości menedżerskiej, prawda? Czyli to nie są wskaźniki czysto ze sprawozdania finansowego, tylko pokazanie czegoś, nie wiem, na przykład, no nie wiem, rotacja, prawda, czegoś tam, tak? W firmie, prawda? No coś, co nie jest, czego nie przeczytamy w bilansie, prawda? Ale pokazanie tego, na przykład, nie wiem, struktura pracowników, zatrudnienia pracowników, no coś, co ma wpływ, no takie, tak jak mówię, rzeczy, które jest ciężko to tam teraz sobie określić, ale to są też takie ukłony, żeby pokazać właśnie, że no na co zwrócić uwagę, prawda? Jasne.
Jasne, no to rozumiem, że w tym zakresie, jeżeli te relacje inwestorskie są prowadzone dobrze, to inwestor indywidualny, czy w ogóle ogólnie inwestor, może z tego wyciągnąć trochę więcej. Tak, stąd jest. Też lepiej kojarzy firmę. Jak lepiej kojarzy firmę, to też chętniej w pierwszej kolejności pomyśli o tym, żeby coś kupić, a właśnie może tą firmę. I stąd, tak jak mówiłeś, wycena trochę idzie w górę. To nie jest tak, że ona się oderwie i będzie w kosmosie, nie, bo tej cudów nie ma, ale przynajmniej ta delikatna zmiana może zrobić bardzo dużą różnicę. Ja jakbym miał zwrócić uwagę na czynniki, które powodują, że podejmuję decyzję inwestycyjną, kupuję jakieś akcje, to wręcz trzeba sprawdzić, na to, sprawdzić no, jak te relacje inwestorskie są prowadzone, czy one w ogóle są prowadzone, prawda? Bo okej, ja kupię te akcje, prawda? Ale to jest pytanie, kto kupi je ode mnie, jak nie wiem, za 3-4 kwartały, prawda? No, tak. To patrzmy, kto potencjalnie powyższej, oczywiście super, jakby powyższej wycenie, prawda? Je kupił. No i na pewno te relacje inwestorskie pomagają w tym, że będzie większa liczba podmiotów zainteresowana w ogóle rozważeniem tego, czy kupić je ode mnie za 4 kwartały powyższej wycenie. Jak o tym nikt nie słyszał, tak, jest taka zapomniana spółka na New Connectie i tylko ja zobaczyłem, że rzeczywiście no, ona jest absolutnie niedowartościowana. Jej niedowartościowanie wynika też między innymi z tego, że nikt nie wie w ogóle, że oni tam coś fajnego robią, tak? Że to w ogóle istnieje. No to myślę, że mocno trzeba byłoby naciskać na to, że jednak powinni zacząć się komunikować, powinni pokazać, że nagle się okazało, że nie wiem, że ta pandemia sprawiła, że ich model biznesowy się całkowicie zmienił i w ogóle są, no siedzą na tej przysłowiowej, jak to się mówi na forum jednego z portali finansowych, rakiecie, albo już są w tym pociągu, prawda, żeby inni mogli wskoczyć do pociągu. To jest w ogóle ciekawa strategia tego, w sensie, ciekawe, czy dałoby się zbadać, jeżeli ktoś nawiązuje relacje inwestorskie z jakąś firmą czy profesjonalną agencją i od tego czasu jak się zachowuje jego kurs, bo dałoby pieniądze, że rzeczywiście na początku jest drgnięcie. Jest drgnięcie, ale to jest o tyle trudne, tutaj się odwołam do mojej części, że tak powiem, naukowej, że pytanie, czy to wynika z relacji inwestorskich, czy to wynika z tego, że ktoś, okej, okay, bo to też jest, dlaczego nawiązuje nawiązuje na przykład kontakt z wyspecjalizowaną firmą, tak? Bo będę chciał pozyskać kapitał. To jest jedna sprawa oczywiście, ale druga sprawa jest taka, że mogę mieć coś dobrego do zakomunikowania. Wiem, że na przykład ten biznes się zmienił. Widzę to, że po prostu te wyniki naprawdę nam idą do góry i na przykład często jak rozmawiałem z prezesami spółek giełdowych, którzy chcieli wziąć taką usługę, to mówili, no dobra, no ale my naprawdę jesteśmy w szczytowym w ogóle momencie naszego biznesu, a kurs jest minus 30%. No i zadawałem zawsze pytanie, no dobra, czy ktoś o tym wie, prawda? I to jest problem, prawda? To jest przyczyną, a to jest no właśnie, prawda? To jest ciężko zdiagnozować, czy to wynika tylko i wyłącznie z tych relacji inwestorskich, czy to wynika z tego, że komuś się wyniki poprawiły, nie wiem, zysk razy dwa, prawda? I dlatego wycena poszła do góry. No i teraz znaleźć, na ile to wynika z tego, że to poprawiła się wycena tylko i wyłącznie za pomocą tych wyników finansowych, a na ile jest ta, powiedzmy, ten narzut tych relacji inwestorskich, to powstaje na ten temat profesury i na razie jeszcze nikomu się nie udało zrobić modelu. I być może Kamil z tego zrobi habilitację, jak będzie ku temu okazja. Temat relacji inwestorskich wyczerpany? Wyczerpany. I jeżeli ty masz jakieś pytania odnośnie tego, jak działają relacje inwestorskie, albo może ty masz jakieś konkretne doświadczenia z relacjami inwestorskimi, albo dostałeś konkretną odpowiedź od relacji inwestorskich, to poproszę cię w komentarzu. Chętnie zobaczymy, jakie są najzabawniejsze albo najkonkretniejsze relacje inwestorskie, a może macie swoje ulubione firmy, które prowadzą według was najlepiej relacje inwestorskie. Też dajcie znać w komentarzu. Moim gościem był dr Kamil Gemera. Dziękuję ci, Kamil. Dziękuję bardzo.